serdecznie w kolejnym odcinku z gameplayu Prey, z naszej kosmicznej przygody, w której poznajemy coraz to nowe obszary mapki. Pod waszą nieobecność oczywiście wszystko tłumaczę, żebyście byli na bieżąco. Udałem się do naszego tego punktu recyklingowego, przetworzyłem parę rzeczy i przy okazji zauważyłem, że dostaliśmy tak jakby do dyspozycji nowy projekt, mianowicie antyrad, czyli opakowanie pigułek przeciwdziałających chorobie popromiennej, co się z całą pewnością przyda, jeżeli będziemy podróżować w przestrzeni kosmicznej. I wytworzyłem właśnie trzy takie opakowania, ponieważ w tym dialogu, który włączył się w momencie, kiedy kończyliśmy poprzedni odcinek, odcinek numer 11, nasz kolega mówi, że musimy zdobyć projekt fabrykacyjny Artaxu. To jest projekt, który poprawia wydajność kombinezonu i daje mu jakiś napęd. Czyli pewnie coś na zasadzie silnika, który będzie umożliwiał mi podróżowanie w kosmosie. Jak już to zdobędziemy, możemy chyba się udać w kosmos, żeby gdzieś tam coś tam zrobić, wejść. A w tym czasie musimy się udać na górne piętro, tak myślę przynajmniej. A robiliśmy to już, przypominam, taką dosyć alternatywną drogą i liczę, że teraz też się to uda, a ten ciągle bzyka mi tutaj. Po prostu weszliśmy sobie tędy i tak się jakoś tam, pamiętacie, dostaliśmy na samą górę, nie? Taką ścieżeczkę sobie zrobiliśmy. Przypominam, bronię, klucz francuski. Działko lepik, przeładowane, dziwne. Strzelba kompletnie bez amunicji. Patrzcie, wyświetla mi się ilość amunicji na strzelbie. Tego jeszcze nie było. No i pistolet. 15 naboi w zapasie. Przepraszam, w magazynku, 6 w zapasie. W tym czasie możemy sobie po prostu wejść dalej. To są balony? Nie, to jakieś animacje. I zobaczcie, mamy zaznaczony projekt jakiś tam, czegoś tam Artaxu. I możemy tam sobie wejść. Aczkolwiek zobaczcie, zdobyłem jeszcze coś takiego. Zestaw dozbrajający. Użyj go na broni, aby ją ulepszyć. Ja bym tego użył na strzelbie, mimo wszystko. Ale zrobię to dopiero w momencie, w którym będę miał amunicję. Wcześniej tego nie robimy, bo nie mam projektu na amunicję i muszę go zdobyć wcześniej. Inaczej nie postrzelamy sobie zwyczajnie, nie? Więc szkoda by to marnować, skoro się okaże zaraz, że strzelba nie będzie nam potrzebna. Tu sobie jednego PSA ja użyjemy. Neuromod mamy ciągle jeden. Nic się praktycznie nie zmieniło od waszej nieobecności, czyli od kilku dni temu, kilka dni temu. Jakieś kombiłatki i tak dalej. Po prostu chodzimy sobie na spokojnie. O, a patrzcie, tej dziury chyba nie było. Albo jej nie zauważyłem. The last frontier is the human mind. And we are its pioneers. Ostatnim frontem jest ludzki umysł i my jesteśmy jego pionierami, czyli jego twórcami. O, naboje 9 mm, zobaczcie. I pistolet z tłumikiem dźwięku. Też spoko. Ha, tylko gdzie my go mamy? Chyba go nie mamy. Zobaczmy w ekwipunku, jak on wygląda. Ej, nie Skype, tylko I. I jak ekwipunek. Logiczne przecież, nie? Co to jest? Aha, my już taki mamy, czyli możemy ten spokojnie rozmontować później. On nam da mało materiałów, ale wiecie, zawsze coś, nie? Zawsze się przyda. Części zamienne, no i jak? Okej. Czyli lecimy z pistolem, który jest dalej nasz. Tu chyba możemy coś tu właściwie zrobić? Czy to jednak dolną drogę mieliśmy zejść? O, może tędy, zobaczcie. Tu coś jest jakby. Klinika. Nowa miejscówka odkryta, bardzo dobrze. Trzeba ją dokładnie sprawdzić, bo jak pamiętacie, w Preju sprawdzanie miejscówek jest arcyważne. I bez tego się nic... Czy to się otworzyło samo właśnie? Aha, to jest po prostu interakcja na moją obecność, rozumiem. To jest zasobnik z operatorami, czyli miejsce, gdzie możemy brać te ziomki, które nas leczą. Panel konserwacyjny, tam pewnie coś będzie ukryte. Apteczka. O, i projekt fabrykacyjny na apteczkę, ale mamy już ten projekt, więc w sumie on trochę nam jest niepotrzebny, nieważne. Zróbmy sobie jednego drona. Prośba o nowego operatora. On się zawsze przyda, nie? Nie będziemy musieli latać i zużywać tych naszych zasobów do jedzenia, które już mamy. Operator transfer klasy medycznej piramida 490 gotów do działania. Proszę, no, podlizuj mi się dalej. Ja ci się odsunę zaraz, zostań tu. To będzie klinika, w której się będziemy leczyć, nie? A tymczasem chodźmy sobie, zwiedzajmy dalej. Tu jest nasz, nasza... Oj! Tu mogą być mimy, więc tutaj musimy... Otóż to! Wyczułem twoją obecność, kmieciu! Chodź tu. Nie? Dobra, to goń się. I mamy zwłoki mima. Panel konserwacyjny. Czy coś tu jest ciekawego? Zużyty drut. Bierzemy wszystko, bo wszystko się rozmontuje, nie? Wiecie, jak to działa. Okej, okay, i weszliśmy tutaj. No wcale nie widziałem, że jesteś miłem, stary. W ogóle zero przyczajki, nie? Nic się nie bój. Nikt cię nie widział.
Jesteś dobrym robotem, czy nie? Musimy tam się dostać. No dobra, no to kurde, lecimy. Co tu się dzieje? Zobaczcie. On jest złym robotem, ja już go kojarzę. Nie! Możesz zginąć już? W ostatniej chwili? Nie! Gdzie on jest żywy? Nie! Kurwa! Weź klucz! Jezus Marian! Miałeś być miłym robotem i co? Ty lujo głupi! Co tu się dzieje? Statusy, oparzenia, ja to wszystko wiem, tylko jak mam wrócić do robota mojego teraz, co? Życie, mamy krytyczne, super! Naprawimy kombinezon? Gdzie jest to do naprawienia kombinezonu? No kombiłatki, dobra, są naprawione. Jak to naprawić? Tym? Trochę mi szkoda, no ale dobra. Pojemność magazynka nam się przyda, bo to jest coś ważniejszego. Ale on jest dalej do naprawy. Napraw. Jedna część zamienna. Napraw max. No sorry, musieliśmy, bo on nam to uszkodził, nie? A bez tego trochę lipa. Jeszcze życie musimy sobie ulepszyć, więc tutaj będzie na pewno wszystko to, co mamy. Potrzebujemy tego? Chyba nie potrzebujemy na razie, więc on się to będzie uleczał. To jest poważony, czyli trochę zrąbałem. Powinienem raczej się udać do tego mojego medyka, nie? Ale dużo rzeczy będzie na recykling. Bardzo mnie to cieszy i raduje. Co jest z tym soundtrackiem? Tam lata robot. Tu jest wejście jakby, dobra, sprawdźmy sobie tą miejscówkę. Oj, 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 oj! Co jest? Nie trzęś się więcej. Sterowanie taśmociągiem. Wymagana zaplanowana konserwacja taśmociągu przeładunkowego. Nie używać bez zezwolenia, a przesuwaj mi go. O, może go zepsuję. Nie atakujemy go jeszcze, bo to kompletnie nie ma sensu. O, Ciulix. Knockout! Zostaw go! I mnie też! Dzięki. Dobra. A teraz stąd wiej, synu. Wiej stąd! On wybuchł. Nie wiem czemu. Ale jest ok, bo zobaczcie, że mamy teraz spokój z tymi wszystkimi ciulami. I nie musiałem zużywać ani jednej pestki w pistolecie. Dobrze, dobrze, nie jest źle. Nawet to ugraliśmy fajnie. Tylko teraz trzeba byłoby tam wrócić i wiecie, uleczyć się przy tym ziomku, no. Ja to wszystko mogę pozbierać, ale co mi z tego? Zniszczony mapą. Jeszcze jeden? Nie, no! Już to wyłącz. Chodź tu teraz, tym. Wali mnie to, że wybuchasz, stary. Ty masz zginąć. Co z tego, że zaraz zginę ja, nie? Okej, słuchajcie, ja nie będę więcej wchodził i ryzykował. Ja muszę się wrócić i uleczyć przy moim robocie. I przy okazji wejść z powrotem na górę, bo zobaczcie, stan zdrowia mamy naprawdę krytyczny. Co prawda, trzy, tak? Trzy roboty rozwalone, ale to nic nie zmienia, bo dostaniemy w piczkę, naprawdę w piczkę. Muszę dostać się na górę i wejść do mojej kliniki, nie? Drogę pamiętam, więc nie ma problemu, ale życie jest krytyczne, a marnować apteczki dla coś takiego to jest głupota, nie? Skoro mamy takiego robocika, to znika, czy mi się wydaje. Zobaczcie, coraz mniejsze jest, ty. Ale miałeś tam wejść, ziomuś. Okej, i tędy. I siup-dup, dobra, elegancko. Otwieraj, dobrze, to było tu. Czyli jednak nie było tak prosto, po prostu w piczkę nam dały te roboty i to ostro. A to jeszcze chyba nie koniec, bo tam widziałem, że jakaś fajna wieżyczka stała.
Cześć. Lecz. Oparzenia trzeciego stopnia. Przepłukać i wyjść. Założyć plastry z tkanki skóry. Dzięki, stary. Już niedługo poczujesz się lepiej. A ci dam lepiej. Od razu lepiej. Proszę. No i co? I... Co to? Ogarnijcie jakieś pole siłowe. A to jest winda! Ale jestem lamusem. A ja się wspinam jak kretyn, nie? Okej. Okay. Fajny winda, fajny projekt. Jeszcze się wracałem po jedną rzecz. Mianowicie znalazłem tam wieżyczkę, która strzela. Znowu zmarnowałem PSA i spoko. Wieżyczka, która strzela i ona na roboty jak najbardziej się nam przyda, nie? Tam są stare części. Odłóż wieżyczkę i weź ten cały osprzęt. On się zawsze przydaje. To jest tak jak wiecie, jak z zapychającym coś ekwipunkiem, ale nie ma znaczenia co to jest, bo ważne, że potem to przerobicie i się wam kuźwa przyda, nie? Także wróćmy tutaj. Wieżyczkę rozstawimy gdzieś tu na środku, żeby ona miała, wiecie, w miarę ogarnięte pole. I bronisz mnie, ziomek. Dzięki. Mogłem to zrobić wcześniej, trochę zlamiłem. Mamy PSA jakiegoś? Mamy, ale nie zużyłem go, bo ja go zaraz przez przypadek kliknę i tyle będzie zabawy. O ty! A mnie wystraszył, ty! Leć się! Dobra, nowa zmiażdżony. Wystraszył mnie, naprawdę mnie wystraszył. Muszę przyćpać całe jedzenie, które... Nie! Nie pastylki! Dobra, zjedz to. Kurde, po prostu to zjedz i tyle. Zrąbałem to. Co to jest? Operator inżynieryjny? Prośba o nowego operatora. Ciekawe co one robią. Tak z ciekawości go wziąłem, nie? Cześć. Przedstaw się. Czułeś się z tym Janek. Transfer klasy inżynieryjnej. Kobold 410 gotów do działania. Okej, okay, Kobold. Proszę odsunąć się od... Sprawdzam. Twój kombinezon trochę się zużył. Naprawa. Super. Czyli operator inżynieryjny leczy nam kombinezon, operator medyczny nasze zdrowie. No to już jest dużo, bo w sumie to była dość ważna, istotna część tego i w ogóle, że gram. Czy miał naboje do strzelby? No kurwa, dzięki stary. Czas najwyższy. Pistolet mi się skończył, ale wiecie, pistolet co możemy dorobić. Tylko przydałby się tutaj, wiecie, punkt recyklingowy. To bym sobie wszystko strawił. Co to za miejsce? A. Zbliża się operator. To jest promieniowanie, dobra. Radiation. Mogę coś z tym zrobić sobie? A co to jest za miejsce? O. Co? Umierasz. Umarłeś? Tu patrzy w kosmos, okej. Okay. Naprawa 3. Awaria drzwi, czyli tego nie naprawimy, dobra. Ja bym chciał mimo wszystko spróbować. Stand clear. Dostać się do tej beczułki. Statusy. Promieniowanie. Tylko nie wiem co promieniowanie mi w sumie robi. Wybadałby to, nie? Szybki zapis i wejdziemy w to. Zdrowie. No to nic takiego. Dobra. I pigułki antyradiacyjne. O to chodziło. Dobra. Ja oczywiście przed kolejnym odcinkiem sobie, wiecie, tych pigułek dorobię, ekwipunek poprawię, tak żebyście nie musieli patrzeć na takie najbardziej mozdolne części gry. O, coś tu się dzieje. Przeładuj mi moje działko. Tam coś się przemieszcza. Sprawdźmy, co to jest. Dobra, tu nie ma przejścia. Pamiętamy o tym. Ja sobie poradzę inaczej. Luzik. Tu są... O, tu można by wybuchnąć to miejsce. Bo tam może być coś fajnego. I jest coś fajnego. Poszukajmy butli. O, i proszę bardzo, jak na zawołanie, nie? To jest piękne w tej grze. Tylko z czego ja mam w nią strzelić? Z klucza, nie? Bo nie mam żadnej broni innej. A! Co to było? Niezbędna pomoc lekarza. Ale pizgło, nie? Teraz ostre to było. Wejdziemy tam oczywiście teraz jeszcze, nie? O nie, nie ty! Nie teraz! Jest to moja wieżyczka? Ładuj do niego! Ne, chodź tu! Ładuj do niego dobrze!
Jaką lupę zebrał, ty! Wiem, że prawie zginąłem, ale Grunżon nie żyje. Dzięki, mała, jesteś zajebista. Nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem do kogoś tak, a nie do kobiety. W sumie to dziwne uczucie. Idziemy się uleczyć oczywiście, z powrotem do kliniki. Żałuję tylko, że nasz operator medyczny nie może w sumie chodzić za nami, nie? To by się przydało, no ale cóż. Dzień dobry, miło cię widzieć. Gdzie ty jesteś? Osiema. Diagnozuję, widzę wybrzeż. Masz wstrząśnienie mózgu. Otwórz rzekła gotę objawy. Masz wstrząśnienie mózgu? No stary, pasowałoby, w pierdziel odskoczyłem właśnie. Okej, i wracamy tam. Bo trzeba się posuwać naprzód i naprzód, tak mówi w grze. Ja bym właśnie, kusi mnie, żeby kurde sprawdzić sobie. Cześć, zły? Czy inżynier? Inżynier, dobra, napraw mnie. Napraw mnie, co mnie olewasz, ty? Stworzyłem cię, jestem twoim ojcem. Napraw mnie. Twój kombinezon jest uszkodzony, pozwól, że go naprawię. Zawsze spoko, kombinezon to jest taki chyba mini pancerz, nie? Tak odnoszę takie wrażenie. Wieżyczka, tam stoi, jak ktoś to się do niej będziemy kryć. Innych tu nie widzę, tylko jedna, którą można by naprawić. A w sumie ona może nam ułatwić trochę życia. Ale nie mam tyle. No proszę, gdzie to ja wlazłem? Czy jest tu jakiś mim? Muszę zbadać teren. A, chyba pusto. Chyba tu nikt nie miał wchodzić. Twórcy gry nie przewidzieli, że będzie taki bałwan jak ja i tu wejdzie. Okej. No, hej, nie mogę wyjść. Halo? Halo, gro? Nie mów, że się zbugowałem. Ja muszę sobie to PSI przestawić na inny klawisz. I właśnie to przy was zrobię, bo to powoli się robi nudne i żenujące. Sterowanie. Użyj latarki, plik audio, namierz skanerem, ekwipunek, zdolności, mapa, status. Nie ma tu tego. Rozgrywka? Puszczanie kamery? Nawet coś takiego jest? Zobaczmy, gdzie jest prawy przycisk myszy ustawiony. I zmieńmy go na, nie wiem, kółko od myszy, cokolwiek. No bo widzicie, że ja to PSI, 90% tego PSI to ja marnuję, no kurde. Mysz 2. Mysz, to jest to? Nie, to jest tryb skupienia. A czekajcie, jak będzie tryb skupienia, gdy go włączę, bo ja... To jest tryb skupienia, dobra, okej, już czaimy. Opcje, sterowanie. Czyli to dajemy tu, a to dajemy na menu główne. I to jest teraz lepiej, bo zobaczcie. PSI teraz nie ma, więc nie zmarnuję go, ale to jest PSI, ja tego nie kliknę tak szybko. A to jest tryb skupienia, który nam się przyda jak najbardziej, nie? On na kółeczku też zresztą jest, więc jest lepiej. Na pewno teraz nie będę tracił tego aż tak dużo. A tymczasem, kurde, spróbujmy jeszcze raz. Co to jest ciekawego? Nic. Spróbujmy jeszcze raz dostać się do tej miejscówy. Zgaśmy ten ogień działkiem lepik oczywiście, bo to jest chyba najbardziej przydatna rzecz, jaką możemy zrobić. Zgaszone, okej. Chodź, Angela. Chodź. Ja to będę teraz niszczył duże rzeczy. A twoim zadaniem jest celować w to, jak coś to... O, dziura. Angela, rozłóż się. Nie było tej dziury, nie? Czy... Aha, bo robot ją w sumie mógł zrobić. No i co, sprawdzamy miejscówkę, nie? I co dalej? Projekt fabrykacyjny, zestaw dozbrajający, to jest to, co było celem naszej misji. Super, że mi się to udało zrobić tak szybko. Ej! Nie mówcie, że coś zrobiłem, że teraz będzie się zabijało. I mnie zabijało. Nieważne, przelutujmy sobie tą miejscówkę. Bo tak jak mówiłem, w preju to jest bardzo ważna rzecz, żeby lutować i pamiętać o wszystkich miejscach. Dwie strzykawki PSI. Od razu sobie je przyćpiemy, nie? Bo ja już tego nie będę marnował, więc nie muszę się tego bać. Mamy 50. Neuromod. Cieszę się z tego bardzo. Wabik na tyfony? Co? Co to znaczy? Wabik na tyfony, tak zwane światło nocne, emituje psychofluoryzujący sygnał, który na krótko przyciąga do siebie tyfony. Połącz z broniami lub przyjmując inną taktykę, aby uciec, przeprowadzić zasadzkę lub przyjrzeć się tyfonom z bezpiecznej odległości. Czyli jak go rzucę, to tyfony się do niego zbiegną, czyli mimy tak zwane, nie? Okej. Ktoś chce czytać, to zapraszam. Ja to wyłączam oczywiście. Okidoki. Ile mamy tych tyfoniarzy, jak to tam się nazywa? Dużo. Porządek weku trzeba zrobić. Mam tylko dwa naboje do strzelby, to jest turbo mało, ludzie. Jak was nie będzie oczywiście, to ja sobie tutaj zrobię parę innych rzeczy ciekawych. To zutylizujemy i tak dalej, ale lutujmy sobie to dalej.
Części zamienne, tego nie chcemy. Klucz mi wyjmij, czy działko lepik? Może być klucz, działko lepik, whatever. Czy coś tu się ciekawego dzieje? Nie, no to... A, co to było? Kontender, nieś, no chyba nie podniosę. Wyjmij go, ty, to jest dobry pomysł. Podnieś! O, mi pizgnął! Dobra, olej to, bo to w sumie ciężkie jest. Czy jest tu coś, co jeszcze moglibyśmy podnieść? Oprócz tej książki, oprócz zniszczenia jakiegoś globusa, naboje 9 mm. No to w sumie jest coś war... O, schowki, zobaczcie. Jakieś kombiłatki, super. Ale świetnie teraz, kurde, turbo dużo rzeczy dostaliśmy z tego. Podnieś to. To jest ciężkie, to się przyda na pewno. Czy coś mamy tutaj? Albo tam za tą kratownicą. Ale tam chyba nie ma nic ciekawego, nie, absolutnie. Dobrze, słuchajcie, czyli myślę, że gra się rozwinęła na tyle dobrze i porządnie, że spokojnie możemy ten odcinek skończyć. Zbadajmy sobie tylko to miejsce jeszcze, zobaczcie. Oj, oj, oj. Każda śluza powietrzna ma ręczną blokadę, którą musisz wyłączyć przed kosmicznym spacerem. Okej. Powstała jako środek bezpieczeństwa, ale nie ma to znaczenia, gdy wróg jest już na pokładzie. Okej. Jeśli planujesz tam wyjść, nie zapuszczaj się daleko. Tyfony mogły pojawić się również na zewnątrz. Dobra. I pamiętaj, że pozostałe śluzy, jakie znajdziesz, trzeba najpierw otworzyć od środka. Ostatnia rzecz. Twój kombinezon nie ma jeszcze systemu napędzającego. Potrzebujesz go do manewrowania. Czyli jak wyskoczę teraz bez tego systemu, to najpewniej zginę. Słuchajcie, plan najbliższy jest taki. Otworzyć sobie te drzwi. I chyba nawet wiem, gdzie to się robiło. Gdzie to się robiło, przepraszam. Nie strasznie więcej, stary, w ten sposób. Zbliża się operator. No to widzę. Czy coś tu było ciekawego? O, to jest śluza, otworzymy ją. Nie wiem, co to będzie, ale zaraz sprawdzimy. Kombiłatki. I coś jeszcze. Części zamienne, przepraszam. Zawsze mi się to myli. Dobra, mamy stąd wyjście w każdym razie. Mamy stąd wyjście, czy nie? Do miejsca, które zwane jest jak? Znajdź kartę dostępu do warsztatu doktora Calvina. No dobra. Czy my tu już byliśmy? Już mi się wszystko knuci, naprawdę. Okej. Nie pokazałem wam tego, co chciałem wam pokazać. Drzwi otwierane są najprawdopodobniej od tutaj, tym komputerem, który musimy naprawić. Jak to zrobić, jeszcze nie wiem. Nie, to nie komputer, czekajcie, tu stał, dobra, w tym miejscu jest. Wieżyczka, bronisz mnie, tak? Dobra, 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 do mnie, elegancko. Naprawa numer 3. My tego nie zrobimy, bo nie ma opcji, żebyśmy zebrali tak dużo neuromodów, żeby to wszystko połapać. Tam jest exit. To jest to miejsce, którym przyszliśmy. A tu jest blokada. Okej, okay, czyli to można odblokować, ale oczywiście tego teraz nie ruszamy, bo musimy ten zestaw napędzający zrobić, więc udajemy się raz, dwa, bo widzę, że już odcinek ma zasnął długość. Udajemy się raz, dwa do naszego gabinetu. Ja oczywiście, jeżeli będę go wytwarzał, to wam to nagram, więc spokojnie. A tymczasem żegnamy się i zapraszam was kolejnego dnia, standardowo zgodnie z naszym harmonogramem, kiedy będziemy znowu bić potwory i poskramiać kosmiczną przestrzeń. Bardzo możliwe, że w kolejnym odcinku, słuchajcie, będziemy mogli sobie wejść w przestrzeń kosmiczną, więc myślę, że warto dać suba z dzwoneczkiem i po prostu zostać na dłużej na tym kanale, nie? Także ja wam dziękuję i nie przedłużając, trzymajcie się, cześć!